Przyjechała straż na sygnale. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jaka to jest ulica? Manczewskiego w Sopot. Państwowa Straż Pożarna. Coś się pali, czy nie pali, nie wiadomo co się dzieje. Jest też policja. Radiowóz. No jest akcja, drabinę, strażacy wzięli drabiny i poszli. Wzięli drabiny i poszli. Jest akcja. Z tej strony idziemy zobaczyć. Mamy reportera. Jak widać, tutaj będą wchodzić po drabinie. Prawdopodobnie jest policja też. Policja też przyjechała. Co się dzieje? Będą wchodzić do góry po drabinie. No, jeden strażak wszedł na drabinę. Państwowa Straż Pożarna, jak widać. Jest też policjantka. Wchodzą do góry przez balkon do mieszkania. No widocznie nie chcą otworzyć drzwi. Tam jest policja. Policja pewnie wejdzie normalnie. Drzwi od środka otworzą. Co tu się stało? No tutaj wezwali policję i straż pożarną. Nie mogą się dostać do mieszkania. Może komuś coś się stało. Mógł tutaj zasłabnąć na przykład. Wspólnota mieszkaniowa Malczewskiego 5A. Dobra, idziemy dalej. Poszedł ratownik medyczny, też poszedł z torbą. No, jest ratownik medyczny. Ile? 95 lat, tak? I nie otwiera. Siostra przyjechała do 95-letniej kobiety i nie otworzyła drzwi. Nic nie wiadomo co się dzieje, może zasłabła, a może coś się stało. Zaraz się dowiemy. Jak wiemy, 95-letnia kobieta nie otwiera drzwi, przyjechała policja wezwana przez siostrę. No a straż pożarna no, weszła przez balkon. Jak widać, sprawa wygląda w ten sposób. Mogła zasłabnąć się z pogoda taka, że starsi ludzie nie wytrzymują tych temperatur. Dzisiaj mamy niedzielę, 23 sierpnia 2020. Żyje. No, dostałem wiadomość, że kobieta żyje. No tak, no może w tym wieku. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co się stało, panie policjancie? Ale ja nie chcę być filmowana. Rozumiem.
No, akcja trwa. No, z tego co już mam wstępne informacje, prawdopodobnie już strażacy wychodzą. Żyje. Czyli przyjechała siostra do, jak tu już wiem, przyjechała do 10-letniej kobiety siostra. Ta nie otwierała, w związku z tym, podejrzewając, że mogło się jej coś stać, co zagraża zdrowiu i życiu, wezwano policję. To ta policja wezwała, nie mogąc wejść, straż pożarną. No i w ten sposób sprawa została wyjaśniona. Strażacy weszli. Okazuje się, że kobieta nie słyszała dzwonka. To zdarza się w tym wieku. Tak to wygląda. Widać. No nie bardzo chcą rozmawiać, bo tej służby mają nic w rzeczy losowych. Bo dwa wozy przyjechały. No widzę, że chyba wszystko będzie w porządku, bo karetki chyba nie wezwali. Tam ratownik medyczny jest u straży pożarnej też. Poszedł z tobą, więc pewnie będzie zbadana kobieta też. Ale wiemy, że 95-letnia kobieta żyje. W tej chwili tam służby wykonują swoje procedury w związku z interwencją. Na Malczewskiego jesteśmy. No, widać, że tutaj przyjechała aż 3 wozy na Kogutach. Ale to nie był pożar. Drabiny wracają na swoje miejsce do wozu strażackiego. Drabiny wracają na swoje miejsce, także jest wszystko ok. Czyli żyje ta starsza kobieta już. No to dobrze. Dobrze, że tak się skończyło. A często jeździcie na takie wejścia do mieszkań? Często. No teraz te upały to starsi ludzie nie wytrzymują. Drabinę na dachy. Dzielni strażacy sobie poradzili z wejściem do mieszkania, a pierwsze piętro to niewysoko było. Teraz trzeba drabinę przypiąć, żeby nie spadły z dachu.
Wy macie ratownika medycznego w zestawie? Panie. Macie swojego. No, już strażak drabinę ułożyli na dachu. No i będą odjeżdżać pewnie, bo wygląda na to, że swoje zrobili. O, jest jeszcze, jeden strażak idzie. Wyciągarka w wozie, można się, gdyby samochód utknął, to można się wyciągnąć. No, elegancki wóz Ateco. No. U siebie, w swoim wozie. No, tu jeszcze jest drugi wóz. Tu mocniczy. No jeszcze nie odjeżdżają, widocznie jeszcze tam coś muszą napisać, protokoły, wiadomo jak to jest, procedury procedurami. No ale elegancki wóz strażacy mają w Sopocie. 15 G21. Telefon 998 do straży pomnę albo 112. Trąbka też ładna, bo to jest Mercedes po prostu. Dobra firma. No dom drewniany, no tutaj jakby się zapaliło, to by było ciężko gasić. To są takie stare domy w Sopocie, ja na ulicy Jaszka Macie. Dobrze, dobrze. No tutaj garaż podziemny pod tym domem nawet mają, jak widać. I drewniane ściany i balkony. A tu jest taki domek niższy, jednopiętrowy. No, taka dzielnica Sopotu. No, tam też drewniano, u góry wszystko jest obite drewnem. Takie poddasza są już drewniane. Tu mają ogrody.
Tu z tyłu też jest ogród. O, proszę bardzo, drzewa. Można sobie dojść. Jeszcze nie wjeżdżałem, lecz jeszcze interwencja nie zakończona do końca, skoro wozy stoją strażackie i policja też. Słoneczko ładnie świeci, no temperatura 25 stopni. No nie jest tak gorąco, ale dla starszych ludzi to jest ciężkie do zniesienia. A co, wy gwiazdy jesteście? Ja robię reportaż, jestem dziennikarzem. Czy panią, to jest miejsce publiczne. Ale jest RODO. Co? A wie pani, co to jest RODO? To nie dotyczy kamery. Pani się pomyliła. Ja pani dowodu osobistego nie filmuję. Dobra. Nie ma pani takiej twarzy, żebym panią filmował. Po co to? Chciałaby być na filmie, no. No, wygląda na to, że oni tu jeszcze postoją. Pozdrawiam wszystkich z Sopotu, z ulicy Jacka Malczewskiego. No, pod piątką tutaj wydarzyło się takie zdarzenie, że przyjechała siostra do 95-letniej kobiety, no i ona nie mogła otworzyć, no nie mogła się dostać do drzwi. W związku z tym wezwano policję, policja wezwała straż pożarną, no i weszli. I weszli sobie przez balkon. No i teraz okazuje się, że żyje kobieta, jest wszystko w porządku z tego, co wiem. Pozdrawiamy z Sopotu, ulica Malczewskiego. Dziękuję bardzo. Redaktor Sławomir Ziębiński dla was z Sopotu specjalnie. Ahoj.